Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj biorą udział w studium biblijnym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium jest Jezus i ludzie potrzebujący pomocy. Razem ze mną w studium biorą udział Janusz, Zbigniew Łukasz, chcemy się modlić. Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy się tu zebrać i możemy studiować Twoje Słowo. Prosimy o błogosławieństwo i myśli, i wsparcie dla nas przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Bardzo ważny jest wiersz z Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział, osiemnasty, dziewiętnasty wiersz. Może Łukasz odczyta. Będę czy czytać z Biblii Piotra z zaręby. Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który na namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przej przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. No, powstaje pytanie: jaki był cel przyjścia? Jezusa Chrystusa na Ziemię. Może Janusz. Ja. Jeżeli wziąć pod uwagę ten tekst, który był cytowany, to aby ogłosić ten czas, ten rok, w którym ma nastąpić wyzwolenie dla uciśnionych, tak. dla strapionych, dla tych wszystkich, którzy, którzy cierpią. A w jakim celu jeszcze Jezus Chrystus przyszedł na ten świat? No miał obja objawić swojego ojca, czyli pokazać jego charakter, sposób, w jaki patrzy na człowieka. Tak. W jaki sposób on postanowił to objawić? Poprzez służbę. Poprzez służbę, raz. Przez co jeszcze? No, przez e, okazywanie ludziom e, uczuć, czy też aktów e, miłosierdzia, które które by, były właściwie no pra, prawie, że niespotykane na taką skalę, czy aż tak głęboko, daleko posunięte. Tak. Jak również przez swoją ofiarę, którą, którą miał ponieść, no i którą oczywiście poniósł. Więc taki był cel przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat. No i w jaki sposób, Został przedstawiony. Komu został przedstawiony, że ktoś taki się narodzi? No, całemu narodowi izraelskiemu. Narodowi izraelskiemu. A w szczególny sposób? Najpierw były to pojedyncze osoby. Tak. Chyba pierwsza była matka, która tak. miała urodzić Jezusa, prawda? Czyli Maria. I to w cudowny sposób, mm -hmm. szczególny. Objawienie w nocy, panna, która, która nie była zamężna ani nie obcowała z mężczyzną, dostaje takie powiadomienie, okazuje się, że jest w ciąży. No to musiało być wiele z tym perturbacji, kłopotów. Znalazła się w trudnej sytuacji, poniekąd zważywszy na tamtą kulturę i, i, i ten czas, także nie ma się temu co dziwić. Natomiast było to niezwykłe coś. Tak. Coś szczególnego, tak. nadzwyczajnego. Tak. No i Maria na początku nikogo, nikomu o tym nie powiedziała, ale między innymi odwiedziła swoją, swoją krewnę, swoją kuzynkę, Elżbietę. No i co, w jaki sposób Elżbieta okazała to, to, szczegól, to szczególne wydarzenie, które miało nastąpić. No, Marii było na pewno potrzebne jakieś wsparcie i dokładnie to otrzymała, kiedy poszła do Elżbiety, dlatego że ją anioł poinformował, że już jest mhm. dziecko poczęte w łonie Elżbiety i ona poszła tam, żeby tą z Elżbietą się zobaczyć i kiedy tylko weszła... Czytamy w Ewangelii, że dziecko w łonie Elżbiety się po, poruszyło i ta przemówiła z natchnienia, y, 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 mówiąc o tym, że też wiem, że i u ciebie to, y, to nastąpiło, że Bóg się w szczególny sposób objawił. No i potem następuje ta niezwykła modlitwa, dziękczynna, kiedy Maria y, y, ma nie tylko potwierdzenie, ale ma też te, te Tą wizję wspaniałą, kiedy rozumie, że Bóg szykuje coś naprawdę niezwykłego właśnie przez to dziecko, które jest w niej poczęte, i przez to drugie dziecko, które jest poczęte w Elżbiecie. Tak. No i szczególne, szczególne wydarzenia temu będą towarzyszyć, czy on dokona. Czytamy w Ewangelii Łukasza, pierwszym rozdziale, 52, 53 wiersz, i tu szczególnie te słowa. Strącił władców stronu, wywyższył poniżonych, łaknących, nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. A więc jest tu podkreślone, jaki będzie charakter misji Jezusa Chrystusa. To, co już było podkreślone, też, że przede wszystkim będzie miał troskę o tych najbiedniejszych. Maria te słowa mówi, co warto podkreślić z natchnienia. To nie są jej słowa, słowa to nawet nie jest jej re reakcja, ale jest to, jest to, y są to słowa, które przychodzą od Ducha Świętego, które przy okazji nam rzucają świ światło na to, y co będzie szczególnym przesłaniem, sz szczególnym elementem misji, którą miał wy wy wykonywać jej y syn. Tak. I co miał szczególnego wykonywać? Y Zgodnie z Ewangelią Mateusza, dziesiąty rozdział, ósmy wiersz. Może Zbigniew odczyta te słowa. Chorych uzdrawiajcie, umarłych szyszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, dar, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Tak. To czynił Jezus Chrystus, a następnie miał swoich uczniów i to samo im polecił, aby. To jego dzieło było kontynuowane, tak jak czytaliśmy. Chorych uzdrawiajcie, umarłych skrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wypędzajcie. No i darmoście wzięli, darmo um, dawajcie. Tak. W tym momencie nasuwa się mi taki wniosek, jak porównuję te Dwa teksty z Mateusza, to co Jezus mówi o, o, o roli, o, o tym, co, ma, ma, co jest Jego zadaniem, a tym, co mówi Maria natchniona. Te teksty strącił władców stronów, pokornych wywyższył, a bogatych pozbawił wszystkiego. To tak brzmią, jakby to była zapowiedź Janosika. Bogatym zabrać wszystko, a dać biednym. Natomiast to, co Jezus tu mówi, to uważam, że przywracać życie umarłym to można i biednym, i ubogim. I, i, i bogatym. Oczyszczać trendowatych można biednych i można bogatych. Bogaci też bywali trędowaci, prawda? Także tutaj nie widzę tego rozróżnienia na, na biednych i na bogatych. Myślę, że jak te słowa, które tu są pierwsze, które są w tym hymnie Marii powiedziane, są takimi słowami w duchu proroków Starego Testamentu albo w duchu oczekiwań narodu izraelskiego. Które Mesjasza widziały jako tego wyzwoliciela, wybawiciela. Stąd ten upadające trony, upadający bogacze, ciemierzyciele i tak dalej. W jakimś sensie to też się działo pod, pod wpływem działań Jezusa i jego Ewangelii. Nawet później, jak popatrzymy na historię chociażby Europy czy całego świata, to byśmy mogli mnóstwo takich przykładów powiedzieć, kiedy upadały trony pod wpływem działania Ewangelii Bożej. Ale myślę, że nie możemy tego za, zawęzić, że to, ci, że ci bogaci jakby tu byli tą klasą taką, dla której już nie ma żadnego wybawienia ani żadnej szansy. Tak, pominięci. I... Możemy zwrócić uwagę też na tą. Na taki aspekt, że od razu mówi tym swoim naśladowcom, że z żadnej z tego korzyści nie będą mogli czerpać, bo darmo dostaliście, darmo bierzcie, darmo dawajcie. Więc od razu mówi im, jaka to będzie służba, że z tego nie będą mieli żadnych profitów. Bardzo piękne jest też to, że Pan Jezus, mimo tego, że nie prowadzi do żadnej re rewolucji społecznej, jakby nie komentuje tego, co, co, co dzieje się naokoło, to jednak zdaje się dostrzegać niesprawiedliwość społeczną, cierpienie, ból, to, że wielu ludzi doświadczało w swoim ży życiu różnych konsekwencji ży życia na, na tym w końcu jednak złym świecie. I zaczyna od tego, że ja mam mówi: Ja mam lekarstwo, mam sprawiedliwość. W tym świecie niesprawiedliwym ja będę niósł sprawiedliwość, ja będę niósł um, um, uleczenie, ja będę niósł taki ba, ba, balsam um, dobroci. Tak. Bardzo praktyczny zresztą przecież, bardzo Oczywiście, praktyczny. Tak. Szczególnie e, Bóg, tak jak powiedzieliśmy, Jezus Chrystus nie ograniczał, był dla wszystkich, ale szczególnie ci biedni, którzy byli no, na marginesie, e, Dlatego też o nich przede wszystkim myślał i dla nich służył, aczkolwiek on był i zbawicielem, i uzdrowicielem dla wszystkich ludzi. Myślę, tak. że to jest tak, że w tamtych czasach każda osoba chora w jakimś poziomie była wykluczoną osobą i dlatego hmm. ich przywracał do społeczeństwa. Tak. Nie wiadomo, jaki by nie był status trendowatego został wypędzony, prawda, poza nawias mhm. społeczeństwa i on przywracał po prostu do społeczeństwa. Nie patrzył, nie pytał się, a co, tylko że jesteś chory, więc nie zwracał uwagę na nic. Kto przyszedł, uzdrowił. Tak, uzdrawiał wszystkich. Nawet e, takie piękne, e, taki piękny aspekt, że chorzy, znaczy trendować, byli szczególnie odizolowani, i nie wolno ich było dotykać. Jezus Chrystus dotykał ich i, i tak jak słusznie Zbigniew powiedział, przywracał ich z powrotem do społeczeństwa. I dlatego Pan Jezus się łączył i z zapowiedziami proroków mhm. na swój temat, a także z tą, pięknią, tą piękną pieśnią Magnificat Marii, mhm. gdzie była też zapowiedź o tym, że właśnie taki będzie ten Mesjasz, który nie będzie patrzył na stan majątkowy, nie będzie patrzył na to, co, co ludzie ma, mają, ale będzie dawać wszystkim, ale zwłaszcza tym, którzy są najbardziej potrzebujący. Mamy w Ewangelii mnóstwo tych opisów uzdrowień, tak jak było powiedziane, przywracanie ich do społeczeństwa, ale możemy podkreślić. Niektóre z nich w pewnym momencie spotkał niewiastę, która cierpiała, na czym polegała ich choroba i w jaki sposób została uratowana przez Jezusa Chrystusa. W Ewangelii czytamy, w Ewangelii Marka i, i, i wielu innych, że. Jest powiedziane, że była cierpiąca, no i już 12 lat była cierpiąca, tak jest. No i w jaki sposób ona została uzdrowiona? Co szczególnego właśnie w jej, w jej misji, znaczy w jej życiu się pojawiło? No, ci, którzy przychodzili do Jezusa, którzy prosili Go o uzdrowienie. To ludzie byli raz, że zdesperowani najczęściej, nie widzący dla siebie innego ratunku, którzy próbowali już często wszystkiego, a nic nie dawało rezultatów. Ale to, co słyszeli o Jezusie, to, z czym się zetknęli, napawało ich jakąś dziwną nadzieją, że powodowało to w nich wzrost takiego, Wspaniałego uczucia, jakim jest wiara, przekonanie, tak. że on to może zrobić, że on jest na tyle silny i taki wspaniały i taki współczujący, że, że mnie nie odepchnie, że mnie nie odrzuci, ale że mi pomoże. Tak Myślę, jest. że taka prawdziwa wiara mhm. nie dzieje tylko może się dotknąć i już to spowoduje. Często jest taki przykład, że w się modlą, a tylko o deszcz, a tylko jedna dziewczynka przychodzi z parasolem. Jak wielka wiara, że to się stanie, prawda? Tak. A jeśli modlimy się i nie mamy do końca takiej wiary, że to faktycznie się stanie, robimy wszystko, że ona mówi, dotknę się i to wystarczy. Tak, dlatego też... W, w sytuacji czy wypadku tych wszystkich cierpiących mieli głębokie przekonanie, że Jezus Chrystus może to uczynić. I dlatego tamta niewiasta, która 12 lat cierpiała, na pewno no, obeszła wszystkich lekarzy. No i, i jest powiedziane, że wystarczy, że się dotknę oczywiście Jezusa. E, Proszę, myślę, Łukasz. że ważne jest też to, że Pan Jezus z jednej strony, czy wobec tej kobiety, czy w innych przypadkach spełniał zapowiedzi, które były o nim wcześniej wypowiedziane, że będzie, będzie niósł ulgę, że będzie niósł mm -hmm. wsparcie, ale sięgał, myślę, nawet dalej. Bo wydaje się, że Pan Jezus, uzdrawiając, nie szukał tak bardzo poklasku. Nie robił tego dla widowiska, a robił to, jakby mając ostateczny cel dla tych ludzi tak. przed swoimi oczyma, Prawda? Ja. Nie tylko po to, żeby tych ludzi uzdrowić na bieżąco z fizycznych chorób, ale też, żeby ich nakierować na to, co najważniejsze. Tak jest. A to najważniejsze było zbawienie. To jest ten główny cel, dla którego Jezus Chrystus Ale myślę, że. My możemy dać, brać przykład z Jezusa, że najpierw pomagamy, mhm. a potem idziemy z Ewangelią, a nie najpierw Ewangelia, a potem pomagamy. Jezus najpierw pomógł i nie wiedział, czy on z powrotem powróci, po prostu był cierpiący i pomagał mu. Tak. Chorych uzdrawiajcie, umarłych słyszajcie, jest powiedziane, czyli od tego powinniśmy naszą Posługę rozpoczynać. Tak jest. I nie zwracajcie na nic uwagę, prawda? Skąd on by nie był chory, to jest chory, prawda? Tak. Tam jest taki piękny przykład opisany w Ewangelii. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tych wszystkich e, sytuacji, kiedy Bóg, kiedy Chrystus uzdrawiał. Tam była ta, e, no, ta sadzawka Betesda i tam był człowiek, który, który, który cierpiał. No i jak Jezus Chrystus zareagował na to cierpienie tego człowieka, który już 38 lat tam czekał na uzdrowienie. O co? Co Chrystus Go zapytał? Wydawałoby się to pytanie dziwne <słuch> <słuch> zasadniczo, ale być może, że możemy spotkać czasem też takich chorych, którzy są chorzy i się afiszują ze swoją chorobą w zupełnie innym celu. Niż uzyskać uzdrowienie. Po prostu tylko po to, aby często pomóc, żeby uzyskać jakąś pomoc doraźną, prawda? Która, która jest w jakiś sposób przez ich stan jakby wymuszana na otoczeniu. Tak. Jezus chciał stwierdzić albo myślę, że chciał tylko usłyszeć, ten człowiek zdaje sobie z tego sprawę, po co on tam przyszedł. Bo. Musiał zobaczyć te 30, te, tyle lat w tym miejscu ktoś przebywający, to pff, nie wiem, jak to mogło wyglądać. To musiało być chyba jakieś. O, dzisiaj to by pff, podobnie to wyglądało. Nie wiem, jakby to wyglądało takie obozowisko, jak czasem widzimy obozowiska bezdomnych. No, są niezbyt przyjemne to widoki, prawda? No, tak. Zresztą chory leżący jakiś. Osamotniony, bo jak piszemy, że nie miał nikogo, to nie musiał być w zachwycającym stanie. Tak, tylko raczej takim stanie odpychającym. To musiało być tam niezbyt przyjemne. Tak. I Jezus Chrystus mu powiedział: Chcesz być zdrów? No, 38 lat tu leży, Czekam na ten moment. A on powiedział: Wstań, wejść w łoże i chodź. Tak. No i to stało się, tak jest. To stało się. Chrystus nawet powiedział bardzo często do tych, którzy zostali uzdrowieni: Nie mówcie nikomu, no, ale wynik tego był taki, że, że ci ludzie nie wytrzymywali i mówili, że to Jezus z Nazaretu no, ich uzdrowił. Tam mamy też taki bardzo ładny przykład Ewangelii Mateusza, 12 rozdział. Tam byli głodni ludzie. Jezus Chrystus ich nakarmił. No i powiedział też, że jeżeli widzicie głodnych ludzi, to co, to, co uczyńcie? Nakarmcie. No nakarm się. dajcie im jeść. No jak to można oczywiście e, widzieć głodnego i nie nakarmić? Jezus Chrystus nakarmił, ale potem jest powiedziane e, też, że. E, Wielu było takich, którzy przychodzili następnie do niego po uzdrowienie. Ja myślę, że taki fajny przykład. Mm -hmm. Słyszałem o kościele w Stanach Zjednoczonych i tam rozdawano jedzenie. I spytano się tego pastora, czy nie zdaje sobie sprawy, że niektórzy po prostu z tego wykorzystują, korzystają, mówi, ale mówi, jestem naiwny z wyboru. Ja mam dawać, a to o ich sumienie ma to określać, czy to jest potrzebne czy nie. My mamy dawać. My mamy, nie mamy osądzać. Często jest w takich działaniach, chcemy osądzać ludzi, a my nie jesteśmy od osądzania, my jesteśmy od dawania. Tak. Pan Jezus w, tym, w tej sytuacji nad tą e, zazawką Betesda wybrał człowieka najbardziej cierpiącego, potrzebującego, mhm. chociaż mógł zrobić wszystkich, ale to był sabat, to nie był łatwy czas. Pan Jezus... E, w pewnym sensie ryzykował uzdrawiając go w sabat, a jednak to uczynił ze względu właśnie na tego jednego człowieka. Ale to, co mi się podoba, to jest to, że Pan Jezus, mimo tego, że zawsze patrzył na te pierwsze potrzeby ludzkie i po to też przyszedł, nigdy nie tracił z oczu tych ostatnich i najważniejszych. Że zawsze widział to, że ten człowiek przede wszystkim musi być zbawiony. I robił wszystko, żeby ten, który otrzymał pom pom pomoc, mógł też otrzymać nową wi wi wizję, wizję nieba. Myślę, że ważną, ważnym spojrzeniem jest taki, żeby ten uzdrowiony świadomie podejmował decyzję o przyjściu do Boga, prawda? Jesteś zdrowy, jesteś teraz pełny sił i zadecyduj, czy chcesz przyjść do mnie, czy nie. A nie mówił tak... Ja cię uzdrowię, ale przyjdź do mnie, prawda? I taka, myślę, że to jest wspaniałe, że dajemy, jesteś w pełni zdrowy, pełny świadomy i chcę, żebyś przyszedł świadomy do mnie i uznał mnie za swojego Zbawiciela. Tak. A jeśli nie chcesz, droga wolna, prawda? Mhm. Czego dowodem były te wszystkie cuda, które Jezus Chrystus czynił? O czym one świadczyły, czego były dowodem? No. Dowodem Jego mocy, Jego możliwości, ale dowodem Jego wrażliwości przede wszystkim, tak. myślę, na, na to, co widział, na to, co ludzie w jakim stanie byli, na to cierpienie, jakie go otaczało. Nie mógł przejść koło tego obojętnie i to jest istotne, bo myślę, że wtedy koło Jezusa było tyle tych ludzi biednych i chorych. Że można by się było na to znieczulić, zobojętnieć. Potraktować to jako, jako coś, coś normalnego. Bo jak jednego chorego zobaczymy, to na niego zwracamy uwagę, ale jak jesteśmy w stanie, jesteśmy w szpitalu, to nie jesteśmy w stanie zająć się wszystkimi chorymi. Mhm. I to jest, to jest ciężkie. jaki sposób y, pomóc teraz wszystkim tym chorym, żeby oni mogli. Oczy to przecież? No Jezus jest ten sam, który był wtedy i dzisiaj, prawda? A tylu ludzi, tyle jego dzieci umiera i cierpi w chorobach. Dlaczego im nie pomoże dzisiaj? Prawda, może niektórym pomaga, na pewno pomaga niektórym, ale dlaczego nie wszystkim? Dlaczego nie mnie? Często zapytamy. Mhm. Tak. I też z tym się musimy zmierzyć. Tak. Zgoda. I dlatego też musimy być świadomi tego, że to, to co Jezus głosił, to głosił nie tylko, znaczy, albo przede wszystkim o, o tą Jego łaskę, usprawiedliwienie i to wszystko, ale przede wszystkim była to zapowiedź, że przyjdzie. Po to, aby tak jak czytamy w Apokalipsie było nowe niebo, nowa ziemia, gdzie płaczu, łez, śmierci już nie będzie. ani choroby tak. ani cierpienia. ani choroby ani cierpienia. Prawda? I warto, co ważne, zauważyć, że to jest tak od razu, mhm. że to nie będzie proces, tylko już staje się w jednej chwili. Tak. Dlatego warto też podkreślić, że te wszystkie wielkie czyny. No, były dowodem Jego boskości, no, potwierdzeniem jego, jego, jego boskości, bo to e, mocą boską On to oczywiście czynił. Nade wszystko, tak. Taki cel był Jego: objawić to, cośmy podkreślali, Jego łaskę, Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie, ale również objawić, kim On jest. Że to jest Bóg, który stał się człowiekiem i przyszedł na tą ziemię. I jeszcze raz powróci jako Bóg, aby użyć swej mocy boskiej, aby wszystko, tak jak to w Apokalipsie pięknie jest napisane, nie tylko wszystko stworzyć na nowo. A więc dowodem łaski, miłosierdzia, troski, że on nie potrafił przejść obojętnie. Jest taka piękna książka Życie Jezusa. Tam jest podkreślone, że były miasteczka, były wioski, były niek niektóre miejsca, gdzie ustał płacz, ustał krzyk, ustały cierpienia. Dlaczego? Bo tamtędy przechodził Jezus Chrystus. Bóg który stał się człowiekiem, aby objawić, jaki jest Bóg. A więc podkreślamy te momenty jego, jego, jego miłości, jego troski, jego łaski i tego wszystkiego, że nie potrafił obojętnie przejść obok cierpień, ale mamy też inny przykład opisany w Piśmie Świętym. A mianowicie e, poszedł do świątyni. I co tam w tej świątyni się działo, czego on nie mógł znieść i dlaczego? Okazuje Proszę się, że tam marcia. byli też ludzie potrzebujący jego pomocy. Ludzie mhm. chorzy na specyficzny rodzaj uzależnienia i choroby. Mhm. Ludzie, którzy byli bardzo mocno związani z, i zniewoleni przez, Chęć bogacenia się przez, przez chęć zysku, i, i tak, tak byli tym zaślepieni i zniewoleni, że dorobili nawet w miejscu świętym, prawda? Gdzie powinno być miejsce na rozważania, na. Na, na przemyślenia, na spotkania z Bogiem, tam uprawiali najgorszy z rodzajów handlu, można powiedzieć. Taki, który polegał często na oszukiwaniu, na tym, na wymuszaniu y, dużych pieniędzy, za, y, za właściwie za, za nic, nic wartościowego, wykorzystując y, to potrzebę, wykorzystując wiarę innych ludzi. Mhm. I co Chrystus tam uczynił, kiedy to wszystko zobaczył? No, to, 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 to nieuczciwość i, i, i w miejscu świętym to wszystko się działo. Myślę, że taką właśnie jest reakcja, że On powiedział, że dajemy za darmo, dostaliśmy, dostajemy, mhm. i to była bardzo mocna reakcja, ale co dziwne, znaczy co dziwne, myślę, że. E, takie bardzo ludzkie, bo w dzisiejszych czasach również się to e, dzieje i nawet teraz słyszałem, że jest spowiedź na Facebooku i płaci się 20 zł. Więc, mm -hmm. no, więc to, to taka paranoja, która była w czasach Jezusa, dalej to funkcjonuje, e, czytamy Ewangelię, to wszystko, a to cały czas się powtarza. Powtarza, 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 prawda? Tak. Jest. Ja myślę, że. Ciekawe jest zachowanie Pana Jezusa, bo w kontekście tego, co robił wobec ubogich i biednych, jest to zachowanie zupełnie odmienne. Pan Jezus jest zdecydowany. Widać, że jest oburzony. Jest oburzony dlatego, że świątynia przestaje być miejscem do, tym, do czego została powołana. Miała być mie miejscem, gdzie człowiek się spotyka z Bogiem, gdzie spotyka dokładnie ten, taką postać i taką postawę, jaką Pan Jezus pokazywał chodząc po Izraelu. Czyli po, postawę współ, współczucia, wsparcia i ci, którzy zarządzali tą świątynią, będziesz mie, mieli wykonywać tą pra, pracę w imieniu Pana Jezusa, a tego nie, nie robili. I taka ludzka chęć z, z, zysku zwyciężyła. Pan Jezus bardzo e, zdecydowanie używając swojej, e, swojej boskiej mocy, nikt się nawet nie śmiał e, no... E, Odnieść do tego, czy coś powiedzieć, że to może później, może nie tak. Nie, wszyscy się wystraszyli tego i wyszli. Pan Jezus zdecydowanie ich usunął, i wtedy na tym miejscu świętym, wybranym, sprzeszli do, do, do niego ci, którzy chorowali, ci, którzy czekali, żeby to otrzymać w świątyni, a próżno czekali, dopóki tam się nie zjawił Pan Jezus. Ciekawe, że no, Ewangelie są przepełnione. Tym, tym postawą Chrystusa, Jego miłosierdzia, łaski i dobroci, i tak dalej. ale we wszystkich czterech Ewangeliach jest opisane, jak Jezus Chrystus zareagował na te niewłaściwe rzeczy, które działy się w świątyni. A świątynia miała jaki cel? Przenieść się w myślach, wyobraźni do tej największej ofiary, jaka ma być złożona za ludzi przez, przez Boga, i w skupieniu w modlitwie przemyśleć swoje życie i swoje postanowienia. Tak. Kiedy tam panował taki rejwak, że ludzie nawet swoich myśli nie słyszeli. Zastanawiam się, jak to musiało być, jak Jezus musiał zdecydowanie wystąpić, jednocześnie znając jego łagodność, że żeby że został usłyszany, zauważony w tym rejwachu, w tym rozgardiaszu. Bo że tam się stół przewrócił jakiś, to pewnie nie było nic nowego, bo tam mogły się często stoły przewracać. Jak tam zwierzęta były prowadzone, ciągnięte, szamotały się i tak dalej, to mogło dochodzić do różnych sytuacji. A tu w tym momencie zauważyli tą ten majestat, tą powagę, tę moc, jaka Jezusa musiała emanować, że. Ze strachu opuścili te, to miejsce. Tak. W Słowie Bożym czytamy, że, że jako, jako ludzie, nasze ciała mają być świątynią Ducha Świętego. I to jest ta lekcja, żeby tak jak tamto to miejsce święte było zniesławione, żeby również i e, nasze istoty, nasze ciało ma być świątynią. Ducha Świętego, a więc nie powinny tam dziać się oczywiście w nas rzeczy, o które no, tam Jezus Chrystus tak zdecydowanie zareagował. Nie, można, nie wolno kupczyć łaską Boga. Tak. I to mhm. jest też święta, pra, 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 prawda, że chrześcijaństwo jest powołane do tego, żeby służyć. Pan Jezus chce, żebyśmy jako Ludzie, którzy znają Jezusa, starali się nieść innym, nieść innym wspa, wspa, wsparcie, ale też oczywiście im pokazywać Jezusa i zbawienie. Ale ważne jest bardzo to, że to kupczenie tak naprawdę by było. Sprzedawanie głośne, które się stało właściwie istotą tego, co działo się wtedy w świątyni, było obrazą wobec ofiary, jaką Pan Jezus miał złożyć. złożyć. To było, tak. było zbezpieczenie hmm. tej ofiary i to stąd taka postawa Pana Jezusa, bo to były rzeczy święte. I dzisiaj tak samo powinniśmy do tego podchodzić. Są to rzeczy święte i z taką samą powagą myśleć o tym, że są to rzeczy, które my powinniśmy dawać innym, ale nie powinniśmy patrzeć tak. na, na to jako na, na możliwość zysku. Tak. Tam te wszystkie że sprzęty, ofiary to miało wskazywać na Jezusa Chrystusa, na jego zbawienie. Czytamy piękne słowa w Słowie Bożym, że no może odczytajmy to z listu do Filipian, drugi rozdział, siódmy i ósmy wiersz. Przepięknie jest powiedziane, jaki był cel Jezusa Chrystusa przyjście na ten świat. I co on uczynił? Ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym co zewnętrzne dał się poznać jako człowiek, i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Taki był cel Jezusa Chrystusa. Najważniejszy przyszedł i poniżył się i był posłuszny pod każdym względem, aż do śmierci krzyżowej. I dlatego Słowo Boże mówi nam, że Jezus Chrystus, źle oceniony przez niektórych ludzi, mimo to, że całe jego życie było tylko służbą, Dobroczynną służbą, że został fałszywie oskarżony no, i zaprowadzony na Krzyż Golgoty. No i podkreślmy to, co najważniejsze, dlaczego on no, uniżył się, poszedł na Krzyż Golgoty. Jaki cel tego wszystkiego było? Aby pomóc wszystkim ludziom. Tak. Będąc na Ziemi, był ograniczony tam, gdzie poszedł. Ileś było wiosek w samej Palestynie, a nie mówiąc o całej reszcie świata, gdzie Jezus nie dotarł w swoim okresie, jak, jak, jak tak. był na ziemi. Ale przez to, co stało się na krzyżu Golgoty, stało się to najwspanialsze, co może się stać dla całej ludzkości. We wszystkich wiekach, we wszystkich miejscach każdy człowiek każdy biedny, każdy sponiewierany, każdy chory, każdy cierpiący może zostać wyzwolony, uleczony, zbawiony. Tak jest, jest. jest ta tak. piękna prawda, że Pan Jezus złożył swoje ciało, niewinne ciało i swoją niewinną krew za winnych lu ludzi, po to, aby wszyscy, którzy są winni, mogli do, do, dostąpić owoców nie, niewinności. Poświęcił samego siebie, i ten najsprawiedliwszy, który nigdy nie zgrzeszył ani złego nie uczynił, został potraktowany w najgorszy, najbardziej niesprawiedliwy sposób. I tak też w pewnym sensie połączył się z tymi najbardziej cierpiącymi na tej ziemi, którzy są niesprawiedliwie traktowani. Pokazał, że i w tym jest od nas nieoddzielony, jak zresztą uczyli do Hebrajczyków, jest tam napisane, że, że we wszystkim stał się do nas po, podobny, we wszystkich uciskach, cierpieniach, poza grzechem. Mm -hmm. Poza grzechem. Tak. I dlatego też Jezus Chrystus cierpiał, dlatego że na swoje barki, tak jak było podkreślone, który nie zgrzeszył, na swoje barki przyjął nasze grzechy, nasze winy i za nie zapłacił, abyśmy byli no, wolni od tych wszystkich rzeczy. To jest to najwspanialsze, co możemy podkreślić w misji Jezusa Chrystusa. Cały czas czynił dobrze, ale w końcu wziął na swoje barki. Grzechy całego świata zapłacił i każdy, który z tego skorzysta, każdy, który z tego skorzysta, ma prawo do przebaczenia i do zbawienia. I to jest najpiękniejsze, co możemy podkreślić. Tak bardzo ładnie jest też powiedziane, że jak wziął te nasze grzechy, Czyli wziął dobrowolnie, czyli nasze grzechy stały się jego grzechami, chociaż on grzechu nie, nie uczynił. I dlatego też wołał, e, jako największy grzesznik, chociaż grzechu nie uczynił. Ojcze mój, no, niech mnie ten kielich minie, ale powiedział: Niech się stanie wola Twoja, nie moja ale wola Twoja. To jest to najwspanialsze. Wierzę, że będziemy jeszcze wiele na ten temat studiowali, ale najwspanialsze to jest, że Jezus stał się naszym Zbawicielem. Zbawicielem, tak jak w liście do Hebrajczyków jest napisane, że skuszonego we wszystkim, Zjątkiem grzechu na nasze podobieństwo. I dlatego możemy na, nade wszystko w tej sprawie zwracać się do Jezusa Chrystusa, który zapłacił za nasze winy. I dlatego też, no cóż nam pozostaje innego, jak tylko w zakończeniu tego krótkiego studium, którym tylko niektóre fragmentyśmy dotknęli z misji Chrystusa. No, podziękować mu za to w modlitwie. Prosimy, aby Janusz pomodlił się. Dobry nasz Boże wspaniały nasz zbawicielu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za to wszystko, co nas uczyniłeś. Dziękuję za to, że byłeś na ziemi, Pomagałeś ludziom, ale przede wszystkim za to, że zdecydowałeś się ponieść za nas śmierć. Śmierć w ciężkich męczarniach na krzyżu Golgoty. Dzięki temu my dzisiaj możemy mieć pewność, że będziemy wybawieni, że będziemy uzdrowieni, że będziemy zmartwychwzbudzeni i przemienieni i z Tobą panować, królować w niebieskiej ojczyźnie. Czekamy na Ciebie, Panie, aby razem z naszymi bliskimi i z wszystkimi, którzy tak samo jak my ukochali Twoją Ewangelię i Ciebie, Panie, mogliśmy spotkać się w niebieskiej Ojczyźnie. Prowadź nas, Boże, prosimy Ciebie o to. Amen. 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 Wspaniały temat studiowaliśmy, chociaż go tylko dotknęliśmy i ten najważniejszy, Najważniejszą misję Chrystusa, kiedy umierał za nas, za nasze winy. Ale nie martwmy się, za tydzień znów wspaniałe tematy będziemy studiować, na które serdecznie wszystkich zapraszam, i temat, który będziemy studiowali ci najmniejsi, że Jezus Chrystus myślał, pamiętał, o tych najmniejszych i chwała za to, niech mu będzie. Amen. Amen. Amen.